Dzisiaj niestety znowu do nas docierają takie niepokojące sygnały. Dzisiaj dostałem taki sygnał, że już ma zakontraktowane dostawy owoców jagodowych z Ukrainy. Podpisało umowy praktycznie, już kupiło produkcję. Spodziewałem się, że w Polsce będzie mniej. Nie wiem, czy to jest prawda, mówię to powtarzając sygnał tylko. Trzeba to bardzo mocno zweryfikować i zobaczyć, czy jest to prawda. To jest też w kontekście tych umów kontraktacyjnych, których wprowadzamy się domagamy. Zobaczcie, zakłady potrafią zakontraktować, czyli zamówić produkcję na Ukrainie, a nie potrafią zakontraktować, bardziej mi się wydaje, że nie chcą, zakontraktować produkcji z Polski, od polskich producentów, od polskich dostawców. Przecież Unia ma bronić swoich towarów. Jeżeli ich jest dość, to zakaz wwozu kiedyś było towarów z innych krajów. Niestety stało się inaczej. Unia Europejska nie tylko ogranicza dostęp do swojego rynku, ale dla Ukrainy także w celach niestety politycznych wprowadziła w zasadzie ruch bez słowy. Ani nie ma kontyngentów, ani celów. Więc produkt z Ukrainy wjeżdża do Europy na takich samych zasadach jak produkt z innego kraju do naszego. A pierwszym krajem mającym największy potencjał jest Polska. Ja bym się tego nie bał w przypadku jabłek, ale w przypadku na przykład malin już bym się tego bał. My oczywiście wystąpimy za chwilę jako Związek Sadowników o rewizję umowy między Ukrainą a Komisją Europejską w zakresie celów. O to wystąpimy. Ale boję się, że nasza możliwość oddziaływania jest tu niestety ograniczona, bo dwa lata temu, kiedy to było wprowadzone, to polski rząd opowiedział się właśnie za liberalizacją handlu z Ukrainą, więc najpierw musielibyśmy przekonać naszych urzędników, a później Komisję Europejską, żeby taki zakaz wprowadzić. Ale będziemy starali się to zrobić. To, co jest naszą największą zmorą niestety, to są owoce kierowane do przetwórstwa. To nie tyle owoce są zmorą, co sytuacja jest zmorą. Dlatego, że jesteśmy poddani presji zakładów przetwórczych. Ta propozycja, o której mówiliśmy, czyli propozycja umowy kontraktacyjnej, ma przynajmniej dać nadzieję unormowania tego rynku. Nasza propozycja jest taka, żeby to była umowa podpisywana między producentem, plantatorem, a zakładem przetwórczym. Po drodze, żeby był punkt skupu, który ma to realizować. A jak ktoś może bez punktu skupu, to nie dostarcza bezpośrednio. Ma na przykład dużą podaż. Żeby ta umowa miała charakter wieloletni, czyli ona, żeby nie była podpisywana w dniu dostawy, albo tydzień po dostawie, albo miesiąc po dostawie, albo dzień przed dostawą. Żeby w tej umowie był zawarty parametr ceny, czyli żebyśmy mieli określone warunki, na jakich ma być ta cena ustalona, a nie na zasadzie szantażu, terminy płatności, no oczywiście walory jakościowe i tak dalej, tak dalej. Zresztą takie jest zalecenie Komisji Europejskiej, które nakazało państwom członkowskim wprowadzenie takich umów, widząc, że rolnicy są perfidnie wykorzystywane przez sieci handlowe i przez przetwórców. To, co zostało kilka lat temu, 2-3 lata temu wprowadzone, no to niestety to jest wypaczenie umów kontraktacyjnych, to są umowy podpisywane po fakcie. My chcemy temu zapobiec i pod tym względem bardzo mocno staramy się wywierać presję na ośrodki decyzyjne. Mówiąc krótko, to ma być zapisane w przepisach prawnych. Nie ma być na zasadzie dogadania się między nami, sadownikami, a przetwórcą, bo wiemy na pewno, że nas pod tym względem ograją. Teraz co, jeżeli chodzi o prognozy, bo niektórzy o to pytają. Co będzie, jakby w razie tej umowy w ogóle nie weszły w życie? Co będzie, jak sadownicy ich nie będą chcieli podpisywać? Bo też takie opcje są. A przetwórcy nie będą chcieli, to jest pewne. Więc jeżeli się ich nie zmusi, to nie będą chcieli takiego umowy podpisywać. Albo na starych zasadach, tak jak były do tej pory. To pozostanie na wolny rynek. Tak jak to było do tej pory. No dzisiaj znowu otrzymałem informację, że perspektywa przed czarną porzeczką jest tragiczna. Kolejny sezon tragiczny, zapasy nie sprzedane. W moim odczuciu będzie zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o truskawkę, to oby było tak jak w poprzednim sezonie. Natomiast zdecydowanie lepiej powinno być w przypadku wiśni i wydaje się, że jednak maliny. Bo mimo wszystko ta oferta ukraińska jest duża, ale to nie jest jeszcze skala taka, która jest porównywalna z produkcją w Polsce. Jeżeli sprawdzą się nasze prognozy, że zbiory będą nieco niższe ze względu na wysiłek drzew krzewów, to w tych gatunkach nie powinna być sytuacja tak tragiczna jak w mijającym sezonie, czyli jak latem 2018. Natomiast perspektywy oddziaływania na rynek przez nas są żadne w przypadku owoców do przetwórstwa. My nie dysponujemy tym produktem wtedy, kiedy on jest zamrożony, czy z niego jest zrobiony koncentrat. Mają to w swoich rękach wielkie międzynarodowe koncerny.
My nawet akcji promocyjnych nie możemy prowadzić, bo możemy tylko akcje promocyjne prowadzić pod konsumenta, czyli zachęcając go do jedzenia tych produktów. Natomiast no kogo my na takie targi na przykład wzięlibyśmy do Egiptu, żeby promować sok z wiśni, czy mrożonkę z maliny? No, nie ma takich podmiotów, bo to są podmioty, które same to prowadzą i nie chcą nawet z nami współpracować w tym zakresie. Więc tu działanie jest ograniczone i rzeczywiście takim kluczowym będzie w tym sezonie, czy uda się wprowadzić umowy kontraktacyjne, czy nie. Gdyby się nie udało wprowadzić, to może byśmy mieli trochę sytuację ustabilizowaną. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, co chcemy tymi umowami zrobić. Chcemy ustabilizować rynek. To znaczy, jeżeli ja, ktoś z nas, taką umowę by podpisał, to byłby zobowiązany co roku odpowiednią ilość tego produktu dostarczyć po określonej w umowie cenę, tę, którą by się nam udało wynegocjować. A jeżeli ktoś by nie podpisał, to by działał na wolnym rynku. A z kolei przetwórnie miałyby obowiązek kupować pod karami administracyjnymi, miałyby obowiązek kupować produkt na podstawie takich umów, a nie grać na wolnym rynku, tak jak to jest dzisiaj. I to jest kluczowe do rozwiązania tego rynku. Bo pojawi się jeden rok dobrych cen, lawinowo wzrasta produkcja, za jakiś czas przychodzi problem, co z tym zrobić, bo rynek nie jest w stanie tego wchłonąć. Niestety tak jest dzisiaj jeszcze na porzeczkę. My byśmy chcieli, żeby to już dawno nastąpiło. My nawet napisaliśmy taki postulat, żeby umowy były podpisywane nie później niż do końca marca. Myślę, wydaje, że do końca marca. My dzisiaj wysłaliśmy do ministerstwa pismo ponaglające w tej sprawie. Od jakiegoś czasu nie ma żadnej reakcji, nie ma żadnych spotkań. Ale będziemy oczekiwali, żeby takie spotkania były. Wiemy, i to ministrowi mówiliśmy, że przemysł przetwórczy nie jest zainteresowany takimi umowami. Wiemy dlaczego. Więc musimy wywrzeć presję administracyjną, wprost zapisy w ustawie, tak aby taki obowiązek narzucić na jednych i na drugich, szczególnie na przetwórców, żeby nie mogli na tym wolnym rynku tak nas rozprowadzać, jak to robią.